Witamy w kolejnym odcinku Na Gorąco, już po raz 10 i niestety raczej z trochę smutnego Bytowa, bo ja bym powiedział taką, że to jest taka kara za minimalizm. Bytowia remisuje z GKS-em Tychy 1-1, a powinno wygrać. Tak samo jak powinna wygrać w Mielcu, tak samo powinna wygrać dzisiaj i powinniśmy się cieszyć w tym tygodniu 6 punktów, a mamy niestety 2. No, zdecydowanie dzisiaj Bytowia nie wykorzystała okazji, kiedy mogła dobić rywala. Przy stanie 1-1, jak to ostatnio często bywa, przy stanie 1-0, kiedy było prowadzenie, Bytowia cofnęła się i Termin Kafarski sam sygnalizował chyba swoim zawodnikom, że przypuszczając Żuchowskiego czy zmieniając Omara, który kiedy był na boisku, był jednym z bardziej wyróżniających się zawodników strzelcem. A przekonało Cię tłumaczenie Tomasza Kafarskiego, że dlaczego wpuściła Artura Formelę? No nie do końca. No sam mówił, że nie do końca Formula się sprawdził, bo był nerwowy, miał takie nerwowe zagrania. Taka był najsłabszy występ, no tak, Formuli tak. Jak do tej pory, w tym sezonie, to na pewno Formula się nie sprawdził i na pewno nie zastąpił Formeli na takim poziomie. Nie zastąpił Omara. Przepraszam, to nie zastąpił Omara na takim poziomie, na jakim Formula powinien go zastąpić. Bo przecież to jest zawodnik, który zagrał do tej pory tylko w jednym meczu, nie zagrał w pierwszym składzie. No to przecież jest zawodnik, tak jak trener Kafarski się na konferencji mówił, to jest zawodnik ograny w rytmie meczowym. No to trzeba od niego wymagać więcej, a przez pół godziny zaprezentował się na kiepsko. Krystian, tak się zastanawiam, czy można powiedzieć, że razie nieskuteczność. Chyba po dzisiejszym spotkaniu nie, bo tych sytuacji nie było zbyt wiele i Tomasz Kafarski no chyba musi naprawdę pracować nad tym. Może nie tyle nad kreowaniem sytuacji, bo Bytowia nieraz i potrafi, chociaż jak już mówiliśmy, dzisiaj to akurat tego brakowało. A Janusz Surdykowski, no to dzisiaj też nie był najlepszy występ Surdyka i jeśli chyba tak dograł do 70 chyba 3 minuty, a temu brakowało chyba, żeby przekroczył barierę 1000 minut bez gola, no to jest statystyka chyba porażająca dla napastnika takiej klasy jak Janusz Surdykowski. Może trener Kafarski specjalnie zdjął Surdykowskiego przed upływem 10 minut, żeby nie było takiego dla niego jakiegoś, nie wiem, wstydu, że już 1000 minut jest bez gola. Może liczę na to, że w kolejnym spotkaniu od razu w pierwszych minutach Surdykowski zdobędzie gola. Dzisiaj miał okazję Janusz Surdykowski, a w poprzednich meczach w ogóle nie miał sytuacji. Surdykowski to jest, no po prostu nie ma formy na ten moment. Nawet słabo się zastawia coś, co było jego taką domeną dawniej, jego mocną stroną. W tym sezonie wygląda, no nie wygląda to co dobrze w jego wykonaniu, nawet te jego zastawianie, walka o piłkę. No dzisiaj był bardzo niedokładny, też momentami miał przy przyjęciach piłki na kilka kontaktów, na 4-5 kontaktów, gdzie ta piłka mu odskakiwała, zanim on przyjął ją, to 5 zawodników GKS-u do niego doskakiwało i zaraz piłka była mu odbierana. No strzał miał dzisiaj, strzał nawet w miarę groźny, bo strzał, tylko że w środek bramki i to na pewno dzisiaj ułatwiło golkiperowi gości obronę tego jego strzału. Ale no nie może się po prostu strzelić. Piłka go, jak na przykład szuka Jakuba Bąka, który dziś teraz jest jeden z najlepszych graczy ostatnimi czasy Bytowi, tak? Ciekawe, czy on strzelił tę bramkę. No właśnie, to jest zastanawiające, bo to jest zagadka tego meczu. Kto strzelił pola, czy gola, czy Jakub Bąk, czy Omar Monterre? Pewnie powtórki wideo rozwiążą ten problem. No, gdybyśmy tak jaką teraz mieli możliwość, to z chęcią byśmy to zobaczyli. No właśnie. I to jest ten urok na gorąco, że nie do końca się wszystko wie. No właśnie, bo to jest właśnie na gorąco. także właśnie tak to jest, ale jeszcze wracając do Surdykowskiego, to no, piłka go nie szuka w polu karnym, szuka bardziej właśnie Jakuba Bąka i on jest obecnie najlepszym razem z Łukaszem Wróblem. Pod względem skuteczności. Tak, najlepszym strzelcem, tylko że no to dokładnie mamy tak samo bramki, bo dwie bramki w lidze i jedną w pucharze Polski. Ale napastnicy prezentują ostatnio słabą formę, ani Klichowicz, ani Surdykowski, ani Efir. No, Ploj dzisiaj dostał parę minut, ale niewiele miał do pokazania i może on powinien dostać dłuższą szansę, bo Surdykowski, na pewno wątpię, żeby był gorszy od Surdykowskiego. Krystian, jeszcze taka jedna osoba z bardziej ofensywnej strony, a więc Sebastian Kamiński. Tak sobie mówiliśmy podczas relacji, że chyba trochę spuchł Sebastian Kamiński, ale ja się nie dziwię, bo w każdym meczu częściej gramy prawą stroną. No chociaż może dzisiaj aż tak to nie wyglądało, ale Kamiński gra wszystko, od pierwszej do 10 minuty. To jest chyba taka bolączka, że i na lewej obronie, bo kogo, kim zastąpić? Marka Opałasza, prawda?
I na tym prawym wahadle, kim zastąpić Sebastiana Kamińskiego, no, ewentualnie Wojciech Wiszyński, ale Wiszyński chyba jeszcze nie dostał ani jednej minuty w tym sezonie. Ale Wiszyński to też jest poziom troszeczkę w tym sezonie odstający. No nie możesz mówić w tym sezonie, bo jeszcze nie zagrał. Ale jak widziałem go na meczach na przykład rezerw, no, ale to też jest troszeczkę inny poziom. I też myślę, że zawodnicy się nie przekładają aż tak do meczu. No właśnie, no i Klichowicz też na przykład gra w meczach rezerw, a tam nawet go nie strzela i nie przekładają się. No ale gdzie mają wtedy się może zaprezentować? Jeżeli dostają szansę w rezerwach, no to powinni je wykorzystywać, a nie sobie tak troszeczkę je lekceważyć i gdzieś występować w nich słabo, no bo ty na pewno trener Kafelskiego nie przekonają, a na pewno można by ich było zastąpić w meczach rezerw zawodnikami no bardziej zbytowa tutaj na przykład, a dostają szansę też ci z pierwszego składu, ale już wracając jeszcze do samego na przykład Klichowicza, to no, jest to no, na pewno nie ma teraz formy. I trudno mi jest znaleźć kogoś, kto na przykład zastąpiłby Surdykowskiego, no bo nie widzę kogoś takiego na ten moment. No bo tak sobie uściśliły. Mateusz Klichowicz nie strzela gola. W ostatnim meczu, kiedy tu grał z Miedzią Lubnica, zaprezentował się słabo. Michał Efir, kontuzja. No nie wiadomo, kiedy powróci, choć widziałem dzisiaj, że już biegał przed meczem, sobie tak trochę trenując, więc może nie jest tak najgorzej z jego urazem. No i Alan Ploy, który wiemy naprawdę dużo, bo dzisiaj zagrał kilka minut na tej Stargardzie. Kilka minut. Oczywiście mówię dużo ironicznie, bo Słoweniec to raczej dużo szans nie rozkłada, chociaż on też chyba przez jakiś czas miał kontuzję. No tak, ale chciałbym zobaczyć Alana Ploya w dłuższym troszeczkę występie niż 5 czy 10 minut, bo ja tak naprawdę go widziałem w spotkaniu z GKS-em przodkowo, to wtedy przez 45 minut w tym sparingu. Potem go widziałem w Stargardzie, kiedy zagrał 10 minut, tak. No i dzisiaj on zagrał 8 minut. Tak, tak. No to teraz to nie było za dużo, nawet go w takim razie go obejrzałem przez 65 minut niecałe. No to na pewno nie można oceniać zawodnika po tak krótkim czasie. Szczególnie, że pomiędzy tymi meczami jest jednak dosyć duży rozrzut i trudno określić, jak ten zawodnik się prezentuje. Tak jest, Krystian. Jeszcze takie stwierdzenie, które sobie powtarzam od kilku spotkań już, że my nieźle gramy w defensywie. Ale gra defensywna nam naprawdę nie wychodzi, bo kiedy mamy bronić wynik, no to tam, ja nie pamiętam meczu, który byśmy obronili. No chyba w Pruszkowie tam się udało tę jednobrankową zaliczkę utrzymać, no a też tutaj w Bytowie kilka razy, no ale wtedy też strzelaliśmy, tak, w końcówkach meczu, więc długo nie trzeba było bronić wyniku. Ale kiedy nam przychodzi bronić wynik przez dłuższy czas, no to za bramka pada, prędzej czy później. No tak, no właśnie, no bo niepotrzebnie by to się wycofuje po strzelonej bramce. No wtedy przestawia się na taką defensywę, bardzo się przestawia na defensywę. No i to po prostu widać na boisku, po prostu też jest gol, to granie na przykład, takie dzisiaj było połowy do końca. Ale na drugą połowę zawodnicy z Bytowi wyszli z takim założeniem, że byleby utrzymać ten wynik za wszelką cenę i nie do końca wiem, czy to jest dobre. No, jeżeli się ma to prowadzenie, podobnie było na przykład ostatnio ze Stalą Mielec, był ten wynik korzystny, było 2-1, ale maksymalne cofnięcie do defensywy, no to no nie wiem, czy tak można wygrywać spotkania, czy tak można każde spotkanie wygrywać, nie dobijając rywala. Ja rozumiem, gdyby było na przykład 3-1 w tamtych spotkaniach, a na przykład dzisiaj by było 2-0, no wtedy można się cofnąć, bronić w wyniku. No bo ale my też nawet potrafimy zabić meczu. No kiedy właśnie. My ostatni raz wygraliśmy więcej niż jedną bramką? No z Ogiemiem Sosnowiec 3-0 i to też chyba było jedyne spotkanie w rundzie, kiedy wygraliśmy więcej niż jedną bramkę. No to jest największa bolączka zespołu Tomasza Kawarskiego. Brak umiejętności zabicia meczu. I też brak takiej umiejętności doprowadzenia wyniku do końca. Ja nie mówię, że wiadomo, zawsze będzie się tracić bramki w końcówce, nie raz, no ale my to mamy przerabiane już chyba kilkanaście razy. No w zeszłym sezonie to była największa bolączka moim zdaniem, właśnie te tracenie tych goli w końcówkach, przecież no i w tym też jest tak. Podobnie, chociaż trochę się odmieniło, że my też potrafimy strzelić. No właśnie, no ale i tak, to jest taka... Ile było tych meczów w poprzednim sezonie, kiedy właśnie było prowadzenie do 90 prawie minuty, a gol w ostatnich minutach przez właśnie to cofnięcie się za bardzo do defensywy powodował to, że no, były remisy albo nawet porażki momentami. Także no niestety, no tak jakby to gra. No i nie wiem, czy to trener Gafalski ma zamiar zmienić, czy nie.
No ja mam nadzieję, że tak i na to liczę w kolejnych spotkaniach, że po prostu gdyby Tybia strzelił tę bramkę, no to może nie cofnie się tak aż do defensywy, nie wiem, może ty byś coś poradził trenerowi Kafalskiemu na ten moment, żeby nie wycofywał tak drużyny po strzelonej bramce. Trener Kafalski mówił czasami, że drużyna zdawała się z automatu, ale dzisiaj, tak jak mówiłeś też w relacji radiowej, że do tego powodu, tak? Wpuścił Artura Formela za Omara Montery, który się nieźle prezentował. Ja nie rozumiem tej zmiany, szczerze. No i wpuścił przede wszystkim Michała Szukowskiego za Janusza Surdykowskiego. No tym najbardziej zasygnalizował, że jednak bronimy tego wyniku za wszelką cenę. No i te takie zmiany to chyba spowodowały, że zespół chyba też widział, że Tomasz Kowalski chce bronić wyniku i tak się stało. No niestety, Bytowia zremisowała ten mecz 1-1 i Krystian, my musimy powoli kończyć, bo nie dość, że jesteśmy na świeczniku, tutaj komary nie dają. Tak, ja nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu, ale tutaj to jest tyle tych komarów. Tak, może dlatego, że jesteśmy na świeczniku tych świata. No zobaczymy. Mam nadzieję, że po prostu w kolejnych meczach już tak nie będzie. Ale... To są tacy nasi ukryci fani, tacy mali fani na gorąco. No zobaczymy, może jednak będziemy trochę też bardziej weselsi po kolejnym meczu, po którym też oczywiście będziemy mówić w naszym komentarzu na gorąco. I to tyle. Niestety bardziej smutnego Bytowa, bo dzisiaj też kibice szybciej już nie czekali na ostatni gwizdek sędziego, bo po prostu mają dość tego, że zespół Tomasza Kowalskiego nie potrafi dowieść wyniku do końca. I tym trochę nieoptymistycznym akcentem zakończymy. Ale oby było lepiej. Tak trzeba powiedzieć. Czyli trochę jednak bardziej optymistycznie. No, dokładnie.